W pierwszej turze wyborów prezydenckich we Wrocławiu zanotowano o wiele wyższą frekwencję niż 5 lat temu. Aby w drugiej turze wrocławian przy urnach było jeszcze więcej, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zapowiedział nagrodę. Jesteśmy bardzo zadowoleni właśnie z tej frekwencji. 28 czerwca do urn wybrało się blisko 71% uprawnionych do głosowania, a tych we Wrocławiu jest praktycznie 500 000. Każdy z nas powinien brać udział w życiu publicznym, bo w tym sensie może jeżeli zagłosujemy, to mamy potem prawo krytykować. To należy do naszego obowiązku. Trzeba wybrać tego, kogo chcemy. No, żeby coś w Polsce się zmieniało. W poprzednich wyborach prezydenckich frekwencja w stolicy Dolnego Śląska nie przekroczyła 55%. Aby w drugiej turze wrocławian przy urnach nie zabrakło, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zapowiedział zieloną nagrodę dla osiedla z najwyższą frekwencją. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk wychodzi z takim wyzwaniem wyborczym. Jeśli tak się zdarzy, że na przykład gdzieś dwa osiedla będą miały identyczną frekwencję, wówczas my będziemy rozmawiali z radami osiedla i na pewno dojdziemy do porozumienia. Urząd Miejski we Wrocławiu zapowiada, że drzewa po zasadzeniu będą na bieżąco pielęgnowane. A kwota, którą magistrat chce przeznaczyć na sadzonki, to 100 tysięcy złotych. Zdaniem wrocławian każdy pomysł, który zwiększy miejską zieleń, jest dobry. Uważam, że wszędzie powinno być 50 dodatkowych drzew, nie tylko na tym osiedlu, które będzie największa frekwencja. Myślę, że każda inicjatywa, która prowadzi do rozwoju zieleni w mieście, jest dobra. To mi się podoba. To jest 50 dodatkowych drzew. To nie jest w zastępstwie jakichś innych nasadzeń, tylko to są dodatkowe drzewa. I to też nie będą małe drzewka, z tego względu, że jak łatwo policzyć, jedno drzewo to koszt około 2000 zł, także te drzewa już naprawdę będą pokaźne, żeby po prostu to miasto nasze tętniło tym zielonym krajobrazem. Druga tura wyborów prezydenckich już 12 lipca. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.